7 godzin jeszcze materiału mogę nagrać. Fajnie, fajnie. Jednak karta pamięci 256 GB to już jest spoko karta. Ale teraz jeszcze trzeba mieć co nagrywać, nie? O Jezu, Jezu. 10 godzin spania i się nie wyspał. Co za człowiek. Czułbym normalnie. Co my tu mamy z ograniczeń jeszcze? Mława Konopki, 60 km na godzinę, tor numer 1 obok miejsca robót. Tu też perony wydłużają, ale na torze numer 1, na torze numer 2 ograniczenie nie obowiązuje. Konopki po naprawie krzyżownicy w rozjeździe numer 14, 120 km na godzinę, czyli to też nas nie obowiązuje. Aczkolwiek w Konopkach jest wykaz ostrzeżeń stałych, ograniczenie prędkości. Tak więc i tak będziemy musieli do tych 60 zwolnić. No i jeszcze jak pamiętam jest 90 za Ciechanowem, ale rozkładowo też mamy 90, to nas nie złapie. Także podejrzewam, że do Nasielska dzisiaj dojedziemy, a pytanie czy nas się spuści dalej. Niby przy Majówce przebiegi powinny być. SKM-ki dzisiaj do Radzymina nie jeżdżą. Chyba że jeżdżą, nie wiem, bo jakieś specjalne rozkłady jazdy też bywają. Co z drugiej strony byłoby dziwne, żeby nie jeździły. Bo. No właśnie, i to jest zastanawiające. Ludzie walą na weekend. No i proszę, jedziemy dalej. Potwierdzamy jazdę na widoczność. Jedziemy. Co jest dziwne, bo tak, SKM-ki kursują. Jeszcze trzeba wyluzować maszynę, nie? Znaczy maszynę, pociąg trzeba wyluzować. Aby już jechać dalej. A tu pociąg zahamowany. O, teraz będzie jechało. Do Radzymina SKM-ki nie kursują w weekendy. Znaczy może i kursują jakieś tam pojedyncze sztuki. No a w weekend ludzie chcą na Zegrze pojechać, poleżeć trochę, nie? A nie poręd jest już prawie na plaży. W każdym razie, jeżeli przez Majówkę SKM-ki nie kursują do Radzymina, no to ja nie wiem. Strzał w kolano. W każdym razie przebiegi do Emilianowa powinny być po linii numer 10. Pytanie tylko, czy Emilianów ma wolny tor, żeby nas wziąć, nie? Może chociaż jakiś Radzymin? To raz, że blisko Emilianowa. A dwa, że praktycznie pod domem by skończył. Tamte rozjazdy były na 40 na godzinę, te są na 60 na godzinę i zobaczycie ETCS z jakimi prędkościami pozwoli nam jechać. Pozwala nam teraz na 40 km na godzinę, ale jak koniec składu zjedzie nam
z tych rozjazdów, co są przystosowane do 40 na godzinę, a wjedzie na te, co są przystosowane do 60, to też to nam pokaże i zwiększy nam limit prędkości do 60 km na godzinę. Taka ciekawostka, nie? I to samo powinno być w odwrotną stronę, gdyby nie krzywa hamowania. Która czasami no, działa niestety bezsensownie. Dobra jazda, traksik. Także dzisiaj ogólnie spokojna służba, nie? A jeśli chodzi o rozkład jazdy z Mławy, mieliśmy odjazd 15.43, jest godzina 13.49, czyli jesteśmy już prawie 2 godziny do przodu, przed planem. Przy czym w Mławie rozkładowo postoju nie mieliśmy, mieliśmy postój rozkładowo w Iłowie. I proszę, pokazuje 60 na godzinę, nie? Zjechaliśmy z tych rozjazdów, co są... mają ograniczenie prędkości do 40, ciągniemy się po tych, co mają do 60, jak z nich zjedziemy, będzie już prędkość rozkładowa, tak jak widać 100 na godzinę. Druga strona medalu, że mamy ostro pod górę niestety. Nie, młodzieży nie zatrąbię. I tu mamy z górki i grzejemy. To się już rozpędzi i niech się rozpędza, bo mamy podjazd pod wyszyny zaraz. A ten podjazd pod te wyszyny to jest taki no 12 promili w górę, nie? I bezprądowa na samej górze. I ognia, panie maszynisto. Sucha. A ty czego? Proszę, z góry to się całkiem inaczej rozpędza, nie? Promili spadku, a 5 promili pod górę. Jest różnica. Pamiętam stara siódemka, stara droga krajowa numer 7. Teraz nie wiem, czy przemianowana na 97, czy na jakiś inny numerek. Sucha. Ale stara siódemka. A za chwilę nowa siódemka S7. Tu w ogóle przed modernizacją ta linia inaczej całkiem biegła, nie? Była bardziej kręta. Niestety, no, nie obejrzymy tego, chociaż na kanale Ryśka Akustyka chyba coś takiego jest. Tylko nie wiem, czy ten akurat odcinek, nie? Jest 7. Jodes 7, ostro w górę. Sieci mało.
Dolino jechało? Może. Nie, przepraszam, S7 jest tam, to jakiś wiadukt, już nie pamiętam czego. Tak się z Mawy startuje, nie? Sutka. Cicho, syfie. Tu jest S7. I 10 promili w górę, na wskaźnikach w ogóle jest 12, nie? Kuźwa, przejściówka. Teraz tak, odpuścić przejściówkę, pojechać niezgodnie z przepisami, czy zachować się tak, jak przepisy mówią i wołać popych? Wystarczyłoby tą przejściówkę przesunąć dosłownie o 100 metrów. O 100 metrów. Ale nie, jak to było w kabarecie. Kabarecie. Mamy kabaret na Wyszynach teraz. Ale nie. Tak samo jak te przejściówki, te jazdy bezprądowe przed szczytami gór, przed podjazdami. Tak samo na zjazdach Azdeki, nie? To jest poraniony pomysł. Kto montuje Azdeka na zjeździe z góry? Teraz weź hamuj tak, żebyś nie hamował na Azdeku albo tuż przed Azdekiem, bo ci zaraz gorące hamulce będzie pokazywało, nie? A są takie Azdeki, są. Jeden choćby za chwilę. Lecisz z góry, musisz hamować, pyk, Azdek, nie? No, panie mechaniku, gorące miejsca, nie? Znaczy gorące hamulce, nie? Spoko. Proszę, zjazd z góry, 7 promili, nie? Azdek. I pan Paweł już 500 metrów przed Azdekiem chłodzi hamulce. A jeszcze temat jest taki, że trzeba przez tego Azdeka przejechać bez hamowania, nie? A prędkość wzrasta. Mamy 89 i teraz pomaga tutaj dynamika. Gdyby nie ta dynamika, gdyby to była stara lokomotywa, musiałbym już całym składem hamować, nie? Panie mechaniku, gorące hamulce. Tym razem się udało.
Zawsze zapominam nazwy tego przystaneczku. Tak, Stups Mazowiecki. Za chwilę Konopki, w Konopkach na wjeździe 60. Jedziemy do Ciechanowa. O! I faktycznie coś doganiamy.
z łukiem jest z powrotem 200. Współczuję tym maszynistom, bo... Najlepsza jazda to jest jazda ruchem jednostajnym, a najlepiej prostoliniowym. Natomiast oni na tych pendolinach, ogólnie na tych pośpiechach 200, zaraz 150, zaraz 180, proszę, tam było 200, później 170, teraz 190 i tak jedziesz, hamujesz, jedziesz, hamujesz, jedziesz, hamujesz. A jak w rozkład jazdy spojrzysz, to normalnie kostka Rubika. Współczuję, polecam ruch towarowy. Tutaj nie ma takich problemów. Jak dostaniesz 60-letniego grata, to nawet i 100 na godzinę nie zobaczysz. Co za awaria. Aha. Trax mi przypomina, że mam niezgodność numerów pociągowych wprowadzonych przez radio pokładowe i za pośrednictwem wyświetlacza, nie? Super, tylko że na radio pokładowym mogę wprowadzić maksymalnie 5-cyfrowy numer pociągu. Natomiast ja mam 6-cyfrowy numer pociągu, nie? Oho. Trax już przy uruchamianiu mi o tym powiedział, że jest niezgodność numerów, no bo na radio nie mogę wprowadzić numeru swojego pociągu. Potrzebuję 6 miejsc, 6 cyfr, a mogę wpisać tylko 5. Nie no, spoko, fajnie, że mi o tym powiedział, chociaż ja o tym wiem. Ale dlaczego kuźwa mi to jeszcze po drodze przypomina? Jakby to było dla mnie ważne, nie? Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, jak nic. Jest 190 na godzinę prędkość drogowa, za chwilę w łukach 180 na godzinę, później 200 na godzinę, nie? Jakiegoś autopilota jakby im dali, nie?
Ciechanów bierze po głównym. Na razie wyjazdu nie ma. Także podejrzewałem, że tak jazda będzie wyglądała, że będziemy jechać cały czas na biegu, co chwilę zjedziemy jakiegoś pośpiecha, ewentualnie puścimy. Bo ruch towarowy jednak mizerny, chociaż mówię, na początku myślałem, że jednak się ruszą ci wszyscy przewoźnicy towarowi. A jednak czekają wszyscy na ostatnią chwilę, na jutro, nie? I na hura wszyscy się wysypią na tory i będzie ząg, linie zawalone pociągami, nie ma jazdy, nie? Nie ma torów. Chyba że podocierali na stacje końcowe i teraz całą majówkę przeczekali na rozładunek, nie? Dopiero po majówce rozładunek. Ewentualnie zawika w drugą stronę na załadunek. Ciechanów wita rzepakiem. Nie jest przelot. Jest już czy nie? 6 km do przodu. Tu będzie 3, tu będzie... No, chyba jest wyjazd. No, teraz już na pewno jest. Także dogoniliśmy chyba tego pośpiecha, nie? On miał zatrzymanie w Ciechanowie. Czy to ten, czy jakiegoś towarka z boku, z konopek opuścił? Nie wiem. Coś tam przede mną jedzie daleko, daleko, nie? Jakieś 8 km przede mną. Sifa. Księstwo Ciechanów wita. A zaraz będzie żegnało. Całą drogę z Gdańska gadam do siebie. Czy jest to objaw choroby psychicznej? Czy dam radę zmienić numer pociągu? Dam radę zmienić podczas jazdy. Dobra, bo nie zawsze jest to możliwe, ale dam radę zmienić. Gitara. Bajeczka, jak to mówią. Czyli jeżeli by brali dalej, to nawet nie trzeba będzie się zatrzymywać w tym Ciechanowie, w tym Nasielsku.
przed nami Ciechanów Przemysłowy. I ciut zwolnimy, bo nam się to za bardzo rozpędzi. I los. Los, 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 los. Odcinek torów na reakcję, jak wobec czego przewalę to ograniczenie. I wiadomo, że im większa prędkość docelowa, tym większy odcinek musi sobie zostawić, żeby wobec czego mnie zatrzymać, nie? Sucha. Co lepsze, czy lektor po niemiecku, czy lektor po polsku. Ej, keine Grenze, keine Grenze. Można się zanudzić z Gdańska do Warszawy. Na Pendolino nudy nie mają, bo cały czas nastawnik do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Nie dość, że torów muszą pilnować nastawnika, to jeszcze DCS-a. Natomiast na towarowym jedziesz, 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 jedziesz. Chyba, że jest tłok na torach, nie? To wtedy stoisz i stoisz i stoisz i stoisz. Się cieszysz, jak chociaż jedną stację podjedziesz. Za chwilę semafor, którego ni cholery z daleka nie widać. Nie wiem, czy on jest jakoś krzywo ustawiony, czy co. Wrócili w końcu, później się zgłaszali, że brak widoczności tego semafora, sygnału na tym semaforze. Pamiętam, że jak dopiero ze 100 metrów coś tam było widać, nie? W słońcu dopiero ze 100 metrów coś tam było widać, co jest na tym semaforze. Nie wiem, czy on nie był delikatnie obrócony do zewnętrznej, jeśli chodzi o ustawienie według szlaku, względem szlaku. Dobra, trochę przyhamujemy, bo nam się to będzie rozpędzać, a za chwilę mamy Azdeka.
jak już powiedziałem, z górki, nie? Tam, gdzie wszędzie, wszystkie azdeki z góry i gorące hamulce. Potrzeba hamować. A sprzeciwka osobowe albo pośpieszne. A nie, tu jest azdek tylko na torze numer 1, przepraszam. Icek jakiś Olsztyn chyba. Na flircie. Bujnąłbym się takim Ickiem. Tak, Olsztyn główny. Bujnąłbym się tam przez Nidzicę, nie? Naprawdę bardzo urokliwe tereny. Jest jeszcze ta linia kolejowa z Nidzica do, z Nidzicy do Wielbarku, nie? Wielbarka. Nidzica, Wielbark. No i jeszcze raz będziemy hamulcować. I wjazdu w Gąsocinie nie ma. Ludzie kochane, co tu się dzieje? Tak się nie robi. Gąsocin jest pod górę. Naprawdę zaczynam podejrzewać, że jakiegoś osobowca dogoniłem. Mogą, bo mają za mało torów bocznych, tak?
Według mnie na takich stacjach powinno być dużo więcej tych torów bocznych. Nie 3 boki, tylko 10 boków. I w takim przypadku, tak jak teraz mamy, że jest tylko 2 czy 3 boki, stoimy już w Iłowie 130 km przed Warszawą, bo w Warszawie nie ma toru bocznego, nie? Bo nie ma toru dla nas. Także to jest chore. No, Sochin to jest stacja, która ma na celu umożliwić wyprzedzanie pociągu. Czy awaryjne na przykład ściąganie pociągów na bok, jeżeli coś się dzieje. Natomiast Nasielsk to jest stacja, która teoretycznie ma przyjąć pociągi oczekujące na wjazd do Warszawy, Nasielsk czy Ciechanów, i nie może przejąć, bo nie ma boków tego, no. To jest chore. Dobra, widzimy się na następnym kawałku.